Wystąpienie Ludo Martensa, przywódcy belgijskiej PTB z 1995 roku. Przedstawię tutaj kilka kluczowych idei na temat Stalina i okresu stalinowskiego w Związku Radzieckim. Postaram się to zrobić w ciągu godziny i to powinno służyć dyskusjom. W komórkach robotniczych naszej partii. Referat ten podzielę na dwie części i rozpocznę od dobrze znanego na Zachodzie dysydenta żyjącego w Niemczech, który to nazywa się Aleksander Zinowiew, który gdy był młody w 1937 i w 1939 roku przygotowywał ze swoimi kolegami zamach terrorystyczny przeciwko Stalinowi, za co został skazany na odsiadkę w więzieniu. Zinowiew, gdy później zobaczył restaurację dzikiego kapitalizmu i całą degrengoladę, powiedział rok temu: kiedy analizuję całą historię Rosji w XX wieku, muszę powiedzieć, że Stalin był największym geniuszem politycznym XX wieku. Jest to dość dziwne w ustach człowieka, który robił swoją karierę jako antykomunista. W pierwszym punkcie chciałbym poruszyć aspekt ideologiczny tzw. kwestii Stalina, która jest wałkowana od ponad 40 lat. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to kiedy widzimy walkę klasową i kiedy widzimy walkę ideologiczną na poziomie międzynarodowym, trzeba powiedzieć jasno i stanowczo, że Stalin i jego dokonania reprezentują klasę robotniczą, reprezentują siły rewolucyjne, reprezentują siły antyimperialistyczne. Postawa wobec Stalina jest zawsze postawą klasową. Nie ma najprawdopodobniej żadnej innej kwestii ideologicznej, która wyraża bardziej jasno prawdziwą klasową pozycję sił politycznych, które występują na scenie międzynarodowej. U nas w Belgii w czasie naszej młodości uczono nas, że Stalin był dyktatorem. Stalin był terrorystą, kryminalistą i co tam jeszcze chcecie. Pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, gdy to słyszę, to że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wszyscy rewolucjoniści i wszystkie ruchy rewolucyjne w czasie całej historii były traktowane dokładnie w ten sam sposób przez klasy reakcyjne. Tak samo jak szkalowano rewolucję francuską, gdy omawiano rewolucyjny terror rewolucji francuskiej, te same słowa, te same argumenty są dzisiaj używane wobec Stalina. Tak samo szkalowano komunę paryską. To oczernianie komunistów zaczyna się od Marksa i przygotowałem tutaj kilka ciekawych obrazów. Tutaj macie kogoś trzymającego siekierą, żeby odciąć głowę ludziom, którzy znajdują się tutaj, a w tym miejscu macie podpalone budynki. Normalnie pewnie się spodziewacie zobaczyć tutaj Stalina, ale jak widzicie, to jest stary Marks. Więc to jest obrazek antykomunistyczny i antysocjalistyczny pochodzący z Belgii. To, co jest tutaj interesujące, to że od czasów Marksa mamy ciągle te same oskarżenia o dyktaturę i tych innych rzeczy, które słyszeliście na temat Stalina. Wcześniej tak samo szkalowano Marksa i Lenina. Pierwszym, którego reakcja oskarżyła o bycie czerwonym carem, był Lenin, co zrobiono już w 1924 i 1925 roku. Jeśli spojrzymy na nasz kraj, Belgię, gdzie kampania antykomunistyczna miała największe rozmiary w latach 30., kiedy to Belgia była krajem dość katolickim, to mieliśmy eksplozję histerii antykomunistycznej podczas wojny domowej w Hiszpanii i rewolucja hiszpańska, obrona Republiki Hiszpańskiej, która była atakowana przez faszystów, była szkalowana dokładnie w ten sam sposób, jak dzisiaj szkalowany jest Stalin.
Mamy tutaj wojnę domową w Hiszpanii i tutaj stoi Stalin, który podkłada ogień pod całą Europę. Stalin zabija kobiety, Stalin zabija dzieci, Stalin zabija księży i wszystkich wierzących, co zaraz zobaczycie na innym obrazku. Oto jak Stalin morduje kobiety i dzieci. Stalin, który tutaj mówi, że jest przeciwko interwencji w Hiszpanii, gdzie faszyści hiszpańscy byli jawnie wspierani przez faszystów włoskich i niemieckich nazistów. Ale to jak zawsze, to Stalin interweniuje, by zabijać kobiety i dzieci. Kiedy w tych czasach nazizm był w Niemczech coraz silniejszy, to punktem kluczowym jego propagandy w czasie całej epoki hitlerowskiej wcale nie był antysemityzm, który oczywiście odgrywał dużą rolę, ale głównym wrogiem propagandy hitlerowskiej, co możecie zobaczyć w Mein Kampf, co możecie zobaczyć w propagandzie nazistowskiej, był antykomunizm. Więc na tym obrazie to nie Stalin, ale bolszewizm. To bolszewizm był odpowiedzialny za sianie terroru aż do końca II wojny światowej. Stalinizmem zaczęto się zajmować dopiero pod koniec wojny w 1944 roku. Więc to jest śmierć, to są bomby, to są spalone domy i miasta, to są powieszeni ludzie. To są te 30 milionów ofiar, które przypisuje się Stalinowi. Jest coś bardzo interesującego w tych 30 milionach ofiar. Kilka lat temu, podczas apogeum kampanii antykomunistycznej, Brzeziński napisał dużą książkę antykomunistyczną i tam napisał, że teraz to już jest całkiem pewne, że Stalin zabił 30 milionów osób w Związku Radzieckim. A więc to jest interesujące to zrozumieć, skąd ta liczba 30 milionów ofiar się wzięła i jak ona była wykorzystywana. Niewielu ludzi to wie. 30 milionów ofiar Stalina znajdujemy tutaj. To jest nazistowska Biblia, która została napisana przez Hitlera, będącego w więzieniu w 1925 i 26 roku. I to tutaj pojawia się wzmianka o 30 milionach osób zamordowanych w sposób barbarzyński przez bolszewików. W 1925 Stalin dopiero rozpoczynał swoje przywództwo. W tamtym czasie największa trauma ZSRR była wojna domowa, która to spowodowała od 8 do 9 milionów ofiar spowodowanych zagraniczną interwencją. Ale te 30 milionów ofiar barbarzyńsko zabitych przez bolszewików, to się zaczyna w Mein Kampf i nie ustaje aż do 1989 i wielkiej kampanii antykomunistycznej i Brzeziński ciągle powtarza tą bajeczkę o 30 milionach ofiar. Na tym przykładzie rozumiemy, dlaczego ludzie bombardowani tą propagandą są negatywnie nastawieni do socjalizmu, komunizmu i rewolucji. Na tym przykładzie rozumiemy, że naziści byli awangardą wszystkich sił burżuazyjnych i oportunistycznych. Chciałbym dodać, że kiedy widzimy historię XX wieku i kiedy widzimy wszystkie kraje na świecie, to wszyscy imperialiści, wszyscy burżuje, wszyscy faszyści, wszyscy imperialiści są zawsze zjednoczeni w nienawiści wobec Stalina. To jest bardzo ciekawy fenomen i szczególnie dla ludzi, którzy zaczynają się interesować działalnością rewolucyjną. Musimy się zastanowić, jak to się dzieje, że wszyscy najgorsi reakcjoniści koncentrują swoją nienawiść na Stalinie. Rzecz w tym, że to wcale nie chodzi o Stalina, ale chodzi o marksizm-leninizm. Chodzi o rewolucję, której personifikacją w ostatnich dziesięcioleciach był właśnie Stalin. La guerre antifasciste.
I dlatego wojna z faszyzmem to jest Stalin, który kieruje terrorystami z Belgii i Francji. Macie tutaj bojowników ruchu oporu w kominiarkach, którzy są manipulowani przez Stalina. I żeby być bardziej precyzyjnym, przez judeobolszewizm. Ponieważ macie tutaj Żyda na jego usługach, to Stalin, który uosabia wszystko to, co najgorsze w judaizmie, i to jest właśnie idea judeobolszewizmu, w której to przywódcą jest Stalin. Chciałbym podkreślić tutaj inny punkt. Burżuazja prowadzi wojnę różnymi środkami przeciwko klasie robotniczej i krajom trzeciego świata, gdyż od czasów nazistów to burżuazyjna doktryna wojny, która została uznana przez wszystkie burżuazje na świecie, stała się bardzo rozwinięta i zaawansowana. We wszystkich podręcznikach możecie przeczytać, że wojna polityczna i psychologiczna jest już częścią składową każdej wojny i że wojna z użyciem broni jest przygotowywana w okresie pokojowym przez wojnę polityczną i wojnę psychologiczną. I wojna, którą przygotowuje burżuazja, to wojna przede wszystkim przeciwko klasie robotniczej. I to wojna jest prowadzona środkami bardziej lub mniej pokojowymi, przez policję, przez różnego rodzaju kontrolę, przez szpiegostwo, przez wydalanie rewolucjonistów i to wszystko przygotowuje psychologiczny grunt i polityczny pod wojnę prawdziwą. Kiedy się zastanawiacie nad tym, że oni posiadają tysiące specjalistów, którzy nie zajmują się niczym innym, jak tylko przygotowywaniem psychologicznego gruntu pod wojnę polityczną. Więc czym oni tak się zajmują? Oni zajmują się produkowaniem propagandy antystalinowskiej, czyli propagandy antykomunistycznej, to jest jądro całej tej propagandy, całej tej wojny politycznej i psychologicznej. I to było już aktualne dla burżuazji w czasach Hitlera, ponieważ Hitler podczas okupacji mobilizował ludzi, jeden, zagrożeniem bolszewickim, dwa, terroryzmem. Ponieważ belgijscy partyzanci w prasie okupacyjnej byli przedstawieni jako terroryści, a więc te dwa mechanizmy wojny politycznej i psychologicznej z czasów nazistowskich są obecne także dzisiaj. Więc w ten sposób szufladkujemy ludzi, że bycie przeciwko terroryzmowi jest tożsame z byciem przeciwko stalinizmowi. Ostatnim przykładem jest zabójstwo Chrisa Haniego, przywódcy komunistycznej partii w Afryce Południowej. On był człowiekiem, który miał konsekwentną postawę antyimperialistyczną, lub mniej lub bardziej konsekwentną w odróżnieniu od Mandeli, który był skończonym oportunistą. Więc kiedy zamordowano Chrisa Haniego, to towarzyszyła temu kampania szkalująca Chrisa Haniego wrednemu staliniście, który był szefem terrorystów, ponieważ on kierował armią AKN. Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Więc tak było w czasach Hitlera, ale tak też jest dzisiaj w trakcie wszystkich kampanii antyrewolucyjnych na świecie.